Siemanko, witam serdecznie na kanale Bazyl TV. Pytacie mnie, kiedy kolejne unboxingi, kiedy jakieś filmy o yerba mate, ale najzwyczajniej głupio mi już was zapraszać do mojego małego chlewiku, bo to powinno wyglądać jak Bazyl Record Studio. I dzisiaj zamierzam o to zadbać, zmienię odrobinę tło, które tutaj za mną oglądacie na filmach, nawaliłem jakichś pudeł. Nie wygląda to chyba tak, jak właściwie powinno wyglądać. I zmienimy sobie biurko, bo biureczko jest malutkie, ledwie się na nim mieszczę, wszystko mi spada i powinno wyglądać też na pewno troszeczkę, wiecie, bardziej pro, nie? Także zapraszam serdecznie na przebieg całej operacji i ocenicie biurko z IKEA, jak to będzie się prezentowało, także zapraszam. Weź może zaprezentuj, jak zawiesiłeś najpierw te. Co? Kołeczki? To czy jest. Pasuje? No tak, to chyba były trzy próby, czy nie? Nie, albo trzy. Znaczy wiesz, nie umiałem jeszcze w kontakcie ustawiać. Ważne, że umiałem, ale że nie miałem w sumie jeszcze drugie historie. No, 50, nie po 50. Wieszamy to. White wall, I made it. Wisi? Wisi. To podstawa. Włosy. To podstawa. Może złożyć. No i ogólnie plan jest taki, że skręcam teraz szafki. Te szafki z IKEA właśnie. To są takie jakby elementy właśnie biurka, które będą stały po bokach. Lewa, prawa strona. To są szafki Alex. Takie. I do tego ten blat Linmon. O wymiarach 2 metry na 60 cm, czyli takie dosyć pokaźne to biureczko będzie. No i zaraz się przekonamy, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pozdro. Tak wygląda i to jest jako pierwszy właśnie element, na którym będzie się opierał blat. Tak wygląda Alex. I jedziemy z drugim.
No i drugi Alex już stoi. Kosztowało mnie to chwilę pracy, jak się pewnie domyślacie. I teraz moment inauguracyjny. Kładę na to blat. Zobaczymy, jak to biurko wygląda w całości. A później zostaną takie kroki, jak rozstawianie kompa. No i cable management, którego w ogóle nie ogarniam, bo uwielbiam mieć bałagan z kablami. Bo ciągle do kabli tam się podłączam, coś sobie zmieniam. No zobaczcie, jak do tej pory to wyglądało. Jaka miazga, no ja wiem, ale taki trend jest, cable management trzeba zrobić i postaram się to ogarnąć i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało już na finale, ale dalsze plany są jeszcze rozleglejsze dotyczące mojego stanowiska, także zobaczymy, nie? Zapraszam. Przystępuję do rozkładania blatu. To jest limon. Zobaczmy, jak to wygląda live, bo do tej pory widziałem całość tylko i wyłącznie online. Bo biureczko sobie wyciągałem przez lata. Wstępnie to będzie coś takiego. I w tej chwili trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, gdy skończę właśnie rozkładanie całego sprzętu, ale wstępnie jestem zadowolony. Na pewno miejsca mam mnóstwo. Może nie do końca te szare szafki mi tutaj pasują teraz, ale jeszcze się nie poddaję. Na pewno będzie jeszcze modyfikacja tutaj całości, także stay in tune, Basel TV. Bum! I nie uwierzycie, bo skończyłem, a chciałem pokazać i zacząć od dema, właśnie od tego oświetlenia. Podglądałem przed chwileczką, jak to będzie wyglądało. Te LEDy delikatnie migoczą, ale to jest efekt wywołany tylko przez niezgrania się herców właśnie kamery z LEDami, ale to nie o tym, kontynuujemy. No i właśnie chciałem zacząć właśnie od tego oświetlenia, które zrobiło na mnie to wrażenie, przez które znowu czuję, że na to nie zasłużyłem, bo no kozacko mi się podoba. Moja szczera opinia, no nie? No nie zasłużyłem na to. Jest ekstra. A zmotywował mnie do tego mój kanał i dla siebie samego na pewno bym tego tak fajnie nie ogarniał. Mój kanał. Moje suby. Moje studio Basel TV i pokażę wam, jak to wygląda z innej perspektywy. Zaczynam od tego oświetlenia jeszcze raz. Teraz wygląda to tak. I teraz uruchomimy światło dzienne. Tak teraz wygląda Basel Records Studio. Oczywiście z tym Basel Records Studio się wydurniam, nie? Zobaczcie sobie, troszeczkę tutaj zmieniłem wyposażenie, ilość tego wyposażenia w pokoju. Pozbyłem się niektórych elementów. Zobaczcie, tak właśnie szafki Alexa zmieniły mój pokój i do tego ten blat Linmon tworzył dosyć ciekawą opcję, jeśli chodzi o biurka. Czyli w IKEA możemy też znaleźć naprawdę coś interesującego dla siebie. Ja wiem, że ta podkładka pod myszkę teraz zupełnie tutaj nie pasuje. Zobaczcie, przynajmniej mogłem sobie postawić komputer wysoko.
którego zupełnie wcześniej nie było widać. Nic tam interesującego w środku nie ma na ten rok 2018. Może w 16 jeszcze mógłbym się czymś popisać, ale teraz już nie. Ale na razie mi wystarcza do obróbki wideo. Tutaj zobaczcie, pokażę wam, jak sobie zainstalowałem LEDy. Po tylnej części biureczka. LEDy są zasilane z portu USB. Zresztą sami wiecie, że opcji dostępnych jest w tej chwili mnóstwo na rynku. I ciekawe, co mi powiecie w komentarzach na temat tego, co tu można zmienić, co wam się nie podoba. Być może będę, a na pewno będę brał pod uwagę i będziemy sobie troszeczkę modyfikować. Dalej. No, pokażę teraz szybko, rzucę jeszcze okiem na resztę pokoju. Troszeczkę sobie to wszystko poukładałem. Inaczej. Ale to już innym razem was po reszcie oprowadzę tego elementu. Tutaj telewizorka i szafki RTV już się pozbywam. Bizon sobie wylądował tutaj. Nie widzieliście jeszcze od kuchni studia mojego, to wam pokażę tak na szybko. Lampy będę mógł teraz ustawić zupełnie inaczej. Wygodniej mi się będzie nagrywało unboxingi na tle green screenu. No będzie na pewno już trochę lepiej. Trochę bardziej pro. Wy mnie oczywiście do tego inspirujecie. Dzięki wielkie. I co mam, wam jeszcze mogę pokazać? A cable management, no tak jak wspominałem wcześniej, nienawidzę tego pojęcia. I no wiem, że się robi to po to, żeby estetyczniej było, eleganciej co nieco i na pewno bezpieczniej. Przy okazji, zauważcie, tam sobie odrobinę rzepkiem złapałem. Tutaj schowałem właśnie za tą szafkę większość kabli od konsoli, jak i podłączenia konsoli. Wcześniej konsola była podłączona pod telewizor, ale teraz rezygnuję z tego rozwiązania. Będzie również podłączona pod monitor, bo zależy mi na miejscu. Nawet ze względu na to, że w dużą część gier na VR nie mogłem tutaj sobie swobodnie powalczyć, bo pięściami gdzieś tam zaczepiałem o zbędne elementy. Tutaj monitor Xiaomi ma taki fajny plasticzek, który pomógł mi właśnie poprowadzić kabelki i schować wszystkie za monitorem. Co jeszcze? Gdyby ktoś się pytał, to jest antena do Wi-Fi od kompa i bardzo fajnie designersko wygląda i zostawiłem ją sobie tutaj z frontu. Jest przypinana na magnesik i tak zostanie wstępnie chyba. Mikrofon Rode'a już wylądował teraz z tyłu biurka, mogę go sobie przykręcić. Tam to było na tyle małe. Zresztą zaraz zrobię ujęcie jeszcze raz, żeby wam pokazać, jak to wpłynęło właśnie na zmianę mojego pokoiku. Jak spodobał wam się przygotowany przeze mnie materiał, wrzućcie mi tam jakiegoś subka, łapkę w górę, komentujcie, walcie z pytaniami, zawsze z przyjemnością odpisuję w miarę możliwości, rzecz jasna. Wiecie, czasami jak w życiu jest z czasem, prawda? A jeszcze muszę łączyć kanał z życiem osobistym. Także czasami jakieś opóźnienia mogą się pojawić. Dzięki śliczne, Bazyl TV.